Karolina, jakie znaczenie w Twoim życiu miał tajski boks? Bo miał duże. Ogromne. Trochę zmienił Twoje życie. No, że mam męża, tak? W ogóle tajski boks jest super. Ja z boksem, nie tyle co z tajskim boksem, bo tajski boks później przyszedł do mojego życia. A boks zaczęłam trenować jeszcze mieszkając w Los Angeles, to jest 7 lat temu. 7 albo 6 lat temu, już nie pamiętam dokładnie. Miałam takiego świetnego trenera, Martin się nazywa. I on miał niesamowitą taką mądrość życiową w sobie. I on był takim life coachem trochę dla mnie. I tak mnie swoją osobowością, swoim podejściem do życia i motywacją zaraził tym sportem, że to gdzieś tam stała się naprawdę moja pasja. I ja kompletnie nie widzę w tym takiej przemocy jak na treningu, bo to po prostu jest super cardio. I jak robisz to w dużych rękawicach, jesteś na ringu i wszystko jest pod ochroną, no bo masz i trenerów i w ogóle, więc jakby to wszystko jest z głową tam robione i nikt nikomu nie chce zrobić krzywdy. Natomiast tajski boks rozpoczęłam w Polsce, ale jeszcze zanim poznałam Rogera. No i przyszedł Roger na mój trening, pamiętam, tak. Jak dziś, pamiętasz? No, muszę przyznać się szczerze, że... To był taki strzał? Wtedy dla niego, bo dla mnie był, słuchaj, też z walkami związane, bo dla mnie było w momencie, kiedy poszłam na walkę mojego trenera i on mi podał wodę. I on mi podał tak tą wodę, że po prostu ja się spojrzałam na niego i mówię, Czyli strzała amora była. Strzała amora była, tak, zdecydowanie. Trochę w ciemno weszłam, bo nic nie wiedziałam o moim mężu, bo o nim dosłownie nic nie było w sieci. Wpisywałeś imię i nazwisko i nic nie mogłeś znaleźć. Mój mąż wtedy miał 300 followersów i zamknięte konto na Instagramie. Ja go wtedy jeszcze nie followowałam. Ja po prostu jakoś tak samo wszystko wyszło. Trochę inna sytuacja, on wiedział o mnie wszystko. Jaki on ma stosunek do tego, że nagle właśnie tak dużo się o nim pisze? Czy on już to, bo w jednym z wiadów widziałam, że on tak jakby, no jakby luz do tego, ale z perspektywy czasu, no bo już jednak, tak jak sama powiedziałaś, już trochę w tym show biznesie jesteście. Początki były dla niego trochę stresujące. Wydaje mi się, że on sobie nie do końca zdawał sprawy z tego, jak to będzie, no bo jednak zawsze był osobą... Anonimową. Anonimową, prywatną. I my mieliśmy taką rozmowę, zanim weszliśmy w związek. To była świadoma decyzja, mimo naszych iskier i ogromnych emocji i zauroczenia na początku. To mieliśmy rozmowę, że słuchaj, ja nie jestem tylko ładną kobietą z okładek. Ja mam ze sobą jeszcze backstage, który może być dla ciebie ciężki, bo ty masz teraz swoją prywatność, a w momencie, kiedy się ze mną zwiążesz, już takiej nie będziesz miał, po prostu. No bo media piszą, będą patrzeć, śledzić, robić zdjęcia. No tak to działa w tym świecie, więc musisz być tego świadom i czy jesteś na to gotów. Nawet jeśli nie wiesz, co to za świat. I powiedziałam mu od razu, że nie zawsze jest pięknie i kolorowo. On powiedział, biorę wszystko. Biorę wszystko na klatę. Mówię, okej. I rzeczywiście te pierwsze jego wystąpienia, pamiętam, jakby to było wczoraj, kiedy poszliśmy do Dzień Dobry TVN, jego pierwszy wywiad. Stresował się. Ale bardziej, że jest na żywo, czy całą sytuację? Całą sytuacją, że jest na żywo, że Dzień Dobry TVN, że w ogóle przed chwilą był osobą prywatną, nikt o nim nic nie wiedział i tu nagle boom, jest w TVN-ie, po prostu, wiesz. I tak, taki przeskok bardzo szybki trochę, taki wystrzał. Ale ja wtedy pamiętam, że byłam bardzo z niego dumna, bo podołał temu, tej całej sytuacji i nawet temu, że był zestresowany, bardzo ładnie się wypowiadał i nie było widać w ogóle po nim stresu.